Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, który to zajął się zapoznaniem się z takiej oceny wielokryterialnej sporządzonej przez firmę Schuster Plan, firmę specjalistyczną, która została zaangażowana przez GDAKE do zbadania, jaki wariant połączenia Via Carpatis Via Baltico byłby wariantem najbardziej pożądanym, optymalnym. Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i najlepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej, obecnej drogi krajowej nr 8 i porzucenie planów budowy ekspresówki z Ełku do Knyszyna. To jest krótsza droga w stosunku do tych trzech rozważanych wariantów ełckich, tak to w skrócie oczywiście nazywamy, o co najmniej 30 km, czyli do Białegostoku byśmy jeździli krótszą trasą. Ale to są drogi ekspresowe, przenoszące głównie ruch tranzytowy, a wobec tego, jeżeli Via Carpatia jest tą drogą, która ma łączyć północ i południe Europy, gdzieś tam z Grecji tutaj do Kłajpedy na Litwę, to dobrze, żebyśmy tą najkrótszą trasą, drogą mogli jeździć. Przypomnijmy, że pod uwagę brano połączenie drogą S16 na trasie Ełk-Knyszyn, dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. Najbardziej dyskusyjną kwestią było przecięcie drogi z przyrodniczo cenną Doliną Biebrzy, Otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000, na co już wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko ekolodzy, ale też samorządowcy. Zakończył się nabór kandydatów, którzy chcą zamieszkać w nowym bloku, który wybuduje miejska spółka ZBM TBS. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Zgłosiło się 188 osób. W budynku znajdą się 53 mieszkania. Budowa bloku trwa już od 4 tygodni. Został wyłoniony wykonawca, który za kwotę prawie 15 milionów wybuduje nam 53 mieszkania. Mieszkania o różnej powierzchni, od 28 do 70 ponad metrów kwadratowych. Pierwszy z 6 planowanych budynków, w których łącznie powstanie ponad 300 mieszkań, powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Wnioski, które wpłynęły do ZBM, zostaną ocenione i otrzymają punktację zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską kryteriami. Głównie są to kwestie związane z dochodami, ale również jest warunek związany z tym, że dana osoba nie może być właścicielem mieszkania bądź domu. W naborze promowane będą osoby do 30 roku życia oraz rodziny z dziećmi. To wszystko znajduje się w tych kryteriach, przy pomocy których my ocenimy te wnioski i wytypujemy 53 osoby do zawarcia umowy najmu. Jest powołana komisja, ta komisja mi przedstawi wynik swoich prac i ja podpiszę zarządzenie ustalające taką listę osób do zawarcia umowy najmu. Istotny tu będzie również konieczny do zabezpieczenia wkład własny. Kandydat na najemcę będzie musiał pokryć 25% kosztów budowy mieszkania. Po upływie 5 lat obowiązywania umowy będzie można dokonać jej przekształcenia w umowę z prawem dojścia do własności. No i oczywiście pozyskując środki zewnętrzne, bo to zawsze jakaś pomoc, wydatna pomoc, 5,5 miliona złotych na budowę bloku za 15 milionów, to jest duża rzecz. Na realizację tego budynku Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat przyznał miastu Suwałki wsparcie finansowe w wysokości niemal 4,5 miliona złotych. Wcześniej na ten sam budynek miasto pozyskało z Krajowego Zasobu Nieruchomości kwotę 1 196 000 złotych.